Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.zielonej.pl/prezydent. Dzień dobry, Kaja Rostkowska, to jest audycja Prezydent na 96 FM. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Od razu przypomnę, że mogą Państwo zadawać pytania w naszym programie na żywo. Numer telefonu wyświetla się na ekranie 68 326 96 96. Zachęcamy, żeby do nas zadzwonić, a także komentować nasz program na Facebooku Radia Indeks Wiadomości Zielona Góra i Miasta Zielona Góra. Jest także mail do Państwa dyspozycji. Adres to prezydent@wzielonej.pl. Gościem dnia jest pan prezydent Janusz Kubicki. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, pani redaktor. Serdecznie witam wszystkich Państwa. Dużo się dzieje w Zielonej Górze. Dużo komentujemy przy tym stole w rozmowach porannych. A pana chcę zapytać na początek o Park Tysiąclecia. Bo inwestycja dobiega końca i 21 marca o 16, no jak rozumiem, hucznie miasto chce pokazać to, co udało się zrobić. Czy będziemy chcieli zademonstrować czy z okazji, między innymi również pierwszego dnia wiosny, bo 21 marca to jest pierwszy dzień wiosny, pokazać ten park. On jeszcze nie jest w pewnym sensie skończony, bo tak naprawdę te wszystkie nasadzenia, które zostały zrobione, one muszą w pewnym sensie odbić, więc to jeszcze chwilkę potrwa, no ale pojawiło się wiele rzeczy nowych. Niestety kilka rzeczy, no tężnia, która będzie już po zimie w tej chwili otwarta, więc to jest coś, czego nie mieliśmy w mieście i myślę, że będzie to na pewno miejsce bardzo często oblegane, nie tylko i wyłącznie przez seniorów. Mamy tam ogród sensoryczny, czyli miejsce, gdzie dzieci mogą się pobawić. Niestety kilka rzeczy zostało już zdewastowanych. Będziemy musieli je naprawić. To taki obrazek niestety, który bardzo często się gdzieś w mieście zdarza, a szkoda, bo nie powinno mieć to miejsca. Jeszcze nie używane, a już poniszczone. A już poniszczone. Ale to, co powiedziałem, ten park będzie musiał w pewnym sensie jakby na nowo odbić, w sensie roślinności, która tam jest. Dużo zostało po pracy włożone i ja już miałem okazję kilka razy być w tym parku, aby zobaczyć z ciekawości, jak to wygląda. Bardzo mi się podobają w tej chwili wszystkie rośliny, które zaczynają odżywać. No, krokusy, których mamy w mieście dziesiątki tysięcy. Tu wielkie podziękowania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, bo przecież tych takich łąk kwiatowych w mieście dzięki temu jest naprawdę dużo, ale to są dziesiątki tysięcy cebulek kwiatów, które były posadzone i one już zaczynają coraz mocniej się przebijać. Za chwilę będą kolejne kwiatki, więc będzie bardziej radośnie. Zapraszamy wszystkich, będzie można zobaczyć. Całkowity program będzie przedstawiony. To jest również w gestii Grzesia Hryniewicza, który ma tam swoje stowarzyszenie. Warto jest pomagać w budynku, który się tam znajduje. Tam też się dzieje wiele różnych ciekawych rzeczy, więc na pewno będzie coś dla młodszych i dla starszych. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Pierwszy dzień wiosny ma to do siebie, że będą działy się różne rzeczy. To nie będzie jedyna, która w tym dniu się odbędzie w mieście. Dla dzieciaków dużo, z tego co widziałam, chociaż jeszcze szczegółowego programu nie znamy. Od 16 do 18 ta impreza ma potrwać. Od razu przy tym pytaniu chcę pana dopytać, panie prezydencie, bo dzisiaj gościem był Paweł Wysocki o poranku. Mówił także o rewitalizacji Parku Tysiąclecia, ale mówi, że trochę się to odbywało kosztem wzgórz piastowskich. Pan w swojej konwencji mówił o rewitalizacji wzgórz piastowskich. Proszę w kilku słowach powiedzieć. My rano rozmawialiśmy o tym, że być może igielit, może restauracja, może poprawa infrastruktury dla rowerów i tak dalej. Panie redaktor, miasto musi być takim tworem zrównoważonym, więc musimy dbać zarówno o drogi, o szkoły, przedszkola, ale również o tereny do rekreacji i do wypoczynku. I robimy to w mieście, bo przed chwilą rozmawialiśmy o Parku Tysiąclecia. Wzgórza Piastowskie chcemy również rozwijać cały czas, bo tam też się dużo dzieje. Jak patrzymy sobie nawet nasze mini zoo, które cały czas się rozrasta, ogród botaniczny. Ostatnio pracownicy uniwersytetu z panem profesorem Mierzakiem na czele przedstawiali nam, jak chcieliby rozwinąć ogród botaniczny. Idąc w kierunku właśnie amfiteatru, w kierunku wzgórz, tam jest Górka Tatrzańska, marzy nam się te wszystkie rzeczy, o których kiedyś mówiliśmy, będziemy chcieli to zrobić, ale to nie jedyne miejsca w mieście, gdzie te tereny zielone zmieniają swoje oblicze, bo przecież w Zatoniu również zdaje się, że dzisiaj już ogłosiliśmy przetarg na zadaszenie ruin. Chcemy, żeby było więcej imprez kulturalnych w tym miejscu, czyli że uniezależnić się od deszczu. Ja mam taką nadzieję, że wreszcie uda nam się również znaleźć środki, żeby zrobić Park Świętej Trójcy. Jesteśmy po rozmowach z policją.
tradycją. No, jest trochę tych miejsc. Tak, i powoli, sukcesywnie staramy się, aby one się zmieniały. W tej chwili na partyzantów zbiornik, który był, nie był zrealizowany przy okazji rewitalizacji tego parku, jest kończony, więc zbiornik wodny przy partyzantów będzie zrobiony. Marzy mi się Park Świętej Trójcy. Rozmawialiśmy z policją i policja wyraziła wstępną akceptację do tego, żebyśmy wrócili do kwestii tematu parku przy ulicy Batorego, przy Harcerskiej, więc to też się wydarzy. Szukamy tych miejsc, chcemy, żeby było... Przy trasie aglomeracyjnej, o tym mówił Paweł Zalewski, że jest taki pomysł, żeby też odświeżyć naprzeciwko bloków przy ulicy Jest, dzisiaj. Bo chcemy, podobnie jak Gęśnik, który też jest przecież powstał i który jest położony w dolinie pomiędzy dwoma osiedlami, pomiędzy osiedlem Zastalowskim i osiedlem, które jest powyżej tam, więc to są duże osiedla i chcemy, żeby te tereny rekreacyjne były, bo tak naprawdę no, mieszkańcy oczekują również tego, że poza podstawowymi problemami, które są, będą mieli gdzie odpocząć, więc jest dużo do zrobienia w tym zakresie. Staramy się to również mieć na uwadze, stąd ten park, o którym przed chwilą mówiliśmy, wiele, wiele lat czekał, to jest samo centrum miasta na swoje 5 minut i myślę, że będzie spełniał swoją rolę to jako miejsce do rekreacji, do wypoczynku, a również do pamiętania o historii, bo między innymi tam jest grobowiec Buchelca, który został odnowiony, żebyśmy przypominali również, bo też trzeba pamiętać, że ten park tak naprawdę jest posadowiony na byłym cmentarzu, bo kiedyś przed wojną tam w tym miejscu był cmentarz. Przekonamy się, jak wygląda ten obszar naszego miasta. Już 21 marca będzie można obejrzeć. Zerkam na pytania pod transmisją na Facebooku. Pan Bartosz napisał, czy pan był na kąpielisku w Nowogrodzie Bobrzańskim, jak panu się podoba, czy Ochli. Nie można było tak zrobić. Zmarnowany potencjał, pisze. Myślę, że pan Bartosz jeszcze nie był na Ochli, więc ciężko mu będzie porównać. Ja nie byłem w Nowogrodzie, on nie był na Ochli i rozmawiamy. Macie czyli jak domowe. Się spotka, jak się spotka ślepy z głuchym, to sobie tak pogadają i możemy sobie porozmawiać na ten temat. Ja myślę, że wręcz przeciwnie, potencjał kąpieliska w Ochli nie będzie zmarnowany. Mogę z panią redaktor i z większością naszych słuchaczy założyć się, że będzie oblegane to miejsce, ponieważ jest tam przygotowane to w ten sposób, aby każdy znalazł coś dla siebie. Poczynając od najmniejszych dzieciaczków, które ledwo co zaczynają chodzić, dla nich będzie wodny plac zabaw, poprzez plac zabaw dla troszkę starszych dzieci, czyli Brodzik, poprzez 7 zjeżdżalni, poprzez basen, poprzez miejsce do rekreacji, do wypoczynku, poprzez miejsce do łowienia ryb, poprzez boisko, do siatkówki plażowej, dziesiątki różnych, park linowy, który będzie większy niż ten, który mamy na Gęśniku, więc jestem przekonany, że to miejsce będzie tętniło życiem. O lodowisku pan nie mówi, ale rozumiem. Też jest zaplanowane i jest, też kiedyś wcześniej czy później będzie. Nie wycofują się państwo z tego. Nie wycofujemy się z tego, ale też nie będzie tak, że wyjdziemy z wody i pójdziemy na łyżwy. Łyżwy są zaplanowane na jesień i zimę. Myślę, że w lecie będzie to bardziej rolkowisko, tak to się chyba dobrze mówi, czyli dla tych, którzy jeżdżą na rolkach, tak aby było to miejsce do rekreacji, do wypoczynku i ma to się wpisać w coś, o czym mówiliśmy na początku, żeby można było aż od Wzgórz Piastowskich poprzez mini zoo dojść do kąpieliska w Ochli i znaleźć coś dla siebie i odpocząć. Więc jestem przekonany, że to miejsce będzie tętniło życiem, a cóż, wszyscy o tym mówią. Myślę, że na pewno nie będziemy tego kąpieliska otwierali na siłę, bo to nie ten moment, ale ono jest przygotowane do tego, żeby funkcjonować. I naprawdę. Przyglądamy się, jak rośnie ta inwestycja. Pan Krzysztof do nas napisał z pytaniem, jak sprawy mają się z remontem ulic Wiejskiej, Profesorskiej, Studenckiej i Leśnej w Raculi. Rok temu miały miejsce konsultacje społeczne. Pisze, obiecano nam mieszkańcom, że zostanie zrobiony projekt, zabezpieczono nawet pieniądze. Miała teraz ruszyć oferta na zrobienie tego projektu. Panie redaktor, w mieście są dziesiątki kilometrów dróg. Przyznam się szczerze, że nie znam dokładnie historii każdej z nich, jaki jest etap. Wiem, że dzisiaj otwieraliśmy jedno z postępowań przetargowych, bodajże chyba Żytnia i Jagodowa w Zielonej Górze albo Zbożowa. Ale to już w ramach tych kilkudziesięciu z funduszy tak, rozwoju w ramach dróg, tych kilku, jak rozumiem, kilkudziesięciu, bo to takie pakiety inwestycyjne. Tak, więc na te konkretne pytanie odpowiem, ale nie dzisiaj, bo muszę się do tego przygotować, zapytać się. Nie uczestniczyłem w tych konsultacjach, nie wiem, co kto komuś obiecał, więc musimy sobie to wyjaśnić i wtedy będziemy mogli odpowiedzieć, bo
naprawdę mimo czterech chęci mógłbym odpowiedzieć, co się dzieje bliżej z aglomeracyjną, z obwodnicą zachodnią. To są te największe inwestycje, które są przed nami. No ale jest takie hasło, panie prezydencie, miejskie drogi pod dobrą opieką. Tak, oczywiście. No to chcemy zmienić troszkę podejście do dróg, które są, bo w tej chwili dużo zlecaliśmy również rzeczy na zewnątrz. Chcemy rozbudować swój własny zakład, który będzie się zajmował stricte drogami. Tych dróg gruntowych jest bardzo dużo w mieście, w każdej części. Pojedziemy od wschodu na zachód, z północy na południe i w każdym miejscu. Chcemy dokupić sprzętu, dotrudnić ludzi tak, żeby jeszcze szybciej można było reagować. Ten rok był bardzo trudny, ponieważ mieliśmy dość dużą ilość odpadów atmosferycznych, więc w wielu miejscach mieliśmy nawet nie drogi, a bajora, jeziora i bagna, jeżeli chodzi o drogi gruntowe, więc stąd jednak decyzja, aby pójść w kierunku tego, żeby wyodrębnić specjalną jednostkę, która się będzie tym zajmowała. Nie tak dawno kupiliśmy walec drogowy, najprawdopodobniej po prostu będziemy chcieli wzmocnić tylko, jeżeli chodzi o sprzęt, ale również o ludzi. I żeby się tym zajmowali, żeby nie było wytłumaczeń, że pojechali robić coś innego, jak to czasami bywa w tych mają być specjalna, wyodrębniona jednostka, która się zajmie drogami, właśnie tymi gruntowymi. Ale chodzi o zajęcie już takie wykonawcze, czy też planowanie, naprawo, wytypowanie, naprawo, uzyskanie pieniędzy? Bo teraz mówię o 50 ponad milionach, które państwo chcą przeznaczyć na te, 50 milionów nie rozwiąże. Na te kilkadziesiąt dróg. Nie rozwiąże sprawy, bo to są setki milionów, które są nam potrzebne. Musimy mieć jednak również to, kto będzie odpowiadał fizycznie za remont poszczególnych odcinków. Więc stąd koncepcja, abyśmy większą uwagę poprzez wyodrębnienie specjalnej jednostki do tego stworzonej poświęcili drogom gruntowym, których jest naprawdę bardzo dużo. To mielibyśmy ZWIK, mielibyśmy ZGK, ZGM, wodociągi, miejskie przedsiębiorstwo komunikacji. Taka jednostka zajmująca się stricte drogami. Że tak, wąska specjalizacja czasami jest dobra. To ja zawsze to troszkę staram się każdemu pokazać na przykładzie tapetowania. Jak ja zacznę tapetować w domu, nie idzie mi to najlepiej, a ktoś, kto to robi codziennie od 20 lat, on wytapetuje pokój w pół godziny, ja w 2 tygodnie, więc stąd koncepcja, abyśmy mieli ludzi stricte do tego przygotowanych. No i życzmy sobie, żeby drogi nie były tapetowe, ale żeby były jak najlepsze w naszym mieście. Przejezdne. Pan Krzysiek do nas napisał na Facebooku, dlaczego w ramach rewitalizacji parku Tysiąclecia nie została wymieniona lub po prostu zlikwidowana siatka ogrodzeniowa wzdłuż ulicy Wazów od grobowca Bojhelta w kierunku ulicy Waryńskiego? Przepraszam. Część została odnowiona, tam jest historyczna siatka, przynajmniej część z nich, ona jest wpisana do rejestru zabytków. Koszt odnowienia tego był gigantyczny. Część, ja też ostatnio miałem okazję spacerując po parku usłyszeć, czemu żeście nie zmienili tego na coś porządnego. Nie chcę mówić, ile kosztowało odremontowanie tego, co wielu mieszkańcom po prostu fizycznie się nie podoba. Konserwator zabytków ma władzę nad niektórymi rzeczami. No i mamy potem pewnego rodzaju tego typu historię, że mamy coś, co wszyscy uważają, że jest bublem, a ten nie będę mówił, że kosztował miliony. O pociągi jest pytanie, panie prezydencie, bo mówił na naszej antenie, rozmawiałam wielokrotnie z panem wiceprezydentem Krzysztofem Kaliszukiem o pomyśle kolei aglomeracyjnej, o przystankach, które mają powstać, tych, które są, pewnych rozwiązaniach komunikacyjnych, a słuchacz nas pyta, czy te przejazdy będą także darmowe. Panie redaktor, w życiu chcielibyśmy, żeby wszystko było za darmo, ale nie ma darmowych obiadów. Zawsze ktoś za każdy płaci. Pociągi nie są naszą jurysdykcją. Nie ma w ogóle tej kolei, prawda? Nie są naszą jurysdykcją. Nie jest naszą, ja wiem, że bardzo dużo osób uważa, że prezydent może wszystko. To tak nie działa. Nie za wszystko odpowiadam. Na nie wszystko mam wpływ. Koleje nie są podległe w żadnym wypadku prezydentowi. My mamy komunikację miejską, za którą odpowiadamy, którą utrzymujemy, na którą dostajemy środki. Pociągi nie są i nie będą naszą domeną. My dążymy do tego, żeby stworzyć kolej aglomeracyjną, bo uważamy, że jest to bardzo ważne. Rozwój zarówno Nowej Soli, Zielonej Góry, jak i Sulechowa i terenów pomiędzy naszymi miastami lubuskiego Trójmiasta jest bardzo ważny i bardzo istotny, więc dojazd koleją jest możliwy, aby został wprowadzony i będziemy o to walczyć. Po to budujemy już w tej chwili przystanki autobusowe u nas między innymi na osiedlu Warmińsko-Mazurskim za Bricomarché powstała pętla autobusowa, bo chcemy, żeby tam powstał przystanek kolejowy. Ja wiem, że w tej chwili ta pętla nie jest mocno wykorzystywana, ale wiemy dokładnie, że jak powstanie kolej aglomeracyjna, to ona pomoże nam w tym, jak uruchomimy również tereny, które tam są. Wierzę w to, że będzie wykorzystywana, podobnie jak przystanek kolejowy w Kisielinie, który kiedyś był również pokazywany w każdej telewizji jako przykład głupoty, bo był po prostu nieczynny, tylko przewidując przyszłość, wiedzieliśmy, że będzie nam potrzebny. Jak widać, w tej chwili już funkcjonuje i sprawdza się.
Zupełnie inny obszar pytań dotyczących sportu, ale przede wszystkim o stadion piłkarski. Słuchacze już dopytywali Państwo już w ubiegłym tygodniu, na jakim etapie, bo też padły deklaracje dotyczące powstania nowego stadionu piłkarskiego. I co dalej? No, panie redaktor, to nie jest pierwszy raz, kiedy wracamy do tego tematu, bo już nieraz rozmawialiśmy tutaj również w tym studiu na ten temat. Wielokrotnie również. Spotkania się odbywały. Tak, i w Warszawie, i nie tylko. W tej chwili też rozmawiamy z Arkiem Dąbrowskim, który jest jednym z członków władz piłkarskich w województwie, który też jest zainteresowany tym, żeby powstał. Rozmawiałem z panem posłem Tomczyszynem na ten temat i chcemy dalej wrócić do tego, co było rozpoczęte. Uważam, że w województwie lubuskim powinny powstać nowe obiekty sportowe, w tym również stadiony, bo wstyd, aby w województwie lubuskim nie było żadnego klubu, który może poszczycić się dobrym stadionem, już nie mówiąc o zespole, który by grał w centralnej lidze. Nie mamy żadnego zespołu, który grałby w lidze centralnej. Co wstyd, jak dla województwa, które chce być uważane za prężne i silne. Więc mam nadzieję, że wreszcie przełamiemy też tą niemoc. To, co mówiłem, są nam potrzebne drogi, są nam potrzebne szkoły, ale są również potrzebne elementy związane ze sportem i rekreacją. Ktoś powie, po co nam stadion. Nie skończyliście jednego i to prawda, bo nie skończyliśmy jeszcze żużlowego, a chcecie już zaczynać następny. Tak, chcemy być przygotowani do tego, żeby rozpocząć również w tym zakresie inwestycje. A co to znaczy być przygotowani, panie prezydencie? Trzeba wybrać miejsce. Rozmowy się odbywały wielokrotnie, a teraz dążę do tego, żeby uzyskać informacje. Jakie konkretne kroki są podjęte? Trzeba wybrać miejsce, trzeba opracować koncepcję, ponieważ nie będzie budowy stadionu od razu na 10 tysięcy, bo on nie jest nam w tej chwili potrzebny. Musimy tak zacząć go budować, żebyśmy mogli wybudować na przykład samą murawę, oświetlenie i jedną trybunę. Etapowo. Jeżeli zespół będzie się rozwijał, będzie awansował, to można i zacznie nam brakować miejsc na stadionie, to dobudujmy drugą, trzecią, czwartą trybunę, więc musi być gotowa koncepcja, gdzie, jak, jakie to będą koszty, ile kosztuje pierwszy, najważniejszy etap, czyli podgrzewana murawa, żebyśmy nie wybudowali oświetlenia w ten sposób, jak na stadionie żużlowym, że najpierw wybudowano oświetlenie, a teraz się zastanawiamy, co zrobić. Jakbyśmy chcieli zadaszyć stadion, to oświetlenie trzeba by było na żyletki przeznaczyć, więc jakby niestety brak wizji jasnej, spójnej stadionu żużlowego skutkuje tym, że mamy troszkę taki nie do końca skończony, nie do końca przemyślany ten stadion, więc tutaj chcemy tego uniknąć. Stąd te rozmowy i te koncepcje już są przygotowane. Teraz tak naprawdę będzie potem potrzebna jeszcze rozmowa bardzo poważna, związana z montażem finansowym, skąd wziąć, jakie to są środki potrzebne na to, abyśmy mogli zrobić pierwszy etap tej budowy. I myślę, że to, co kiedyś było podpisane nawet, bo to porozumienie, czy pewna forma listu intencyjnego pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta, a Lubuskim Związkiem Piłki Nożnej, to nie zostało wypowiedziane, rozwiązane. Te osoby, które pod tym się podpisywały, dalej chcą to robić. Dzisiaj nawet miałem okazję rozmawiać z Arkiem Dąbrowskim na ten temat i chcemy się umówić, pojechać również już rozmawiać w Warszawie na ten temat, żeby ten temat odświeżyć i wrócić do jego realizacji. Zachęcamy do zadawania pytań. Pan Krzysztof przesyła nam pytanie, czy miasto zamierza zrealizować zadanie zapisane w uchwale budżetowej na rok 2021 z grudnia 2020 o nazwie budowa oświetlenia ciągu pieszego ulica Ludwika Zamenhofa 48-52. I panie redaktor, to co przed chwilą było, naprawdę miasto jest bardzo duże. To są setki kilometrów dróg, dziesiątki różnych rzeczy i konkretne takie inwestycje jak ta nie są mi znane. Postaram się odpowiedzieć za tydzień, żeby przygotowały odpowiednie wydziały, sprawdziły, czy to zostało zrealizowane, jeżeli nie, w jakim jest etapie, co się wydarzyło, bo nie wszystko można zrobić, więc tak dokładnej odpowiedzi na tak konkretne... Notujemy pana pytanie, pana Krzysztofa. W budżecie w tym roku jest większych inwestycji, jest, zdaje się, że około 200. Po mniejszych takich jak te jeszcze kilkadziesiąt, nie wszystkie są realizowane też bezpośrednio przez miasto. Czasami są robione przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej lub przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Stąd moja wiedza, to co powiedziałem, możemy porozmawiać o Glebie Marcyjnej, o Obwodnicy Zachodniej, o tych takich dużych inwestycjach, które są nam niezbędne. Jedno pytanie jeszcze uda nam się zadać, ale będziemy o tych pamiętać i do nich wracać. Prosimy o te pytania, chyba że jeszcze Państwo doszlą, no to jeszcze zdążymy zadać. A ja o spalarnię, bo to także pytanie ustami naszych słuchaczy, bo pojawiła się informacja, że będzie budowa nowoczesnej hali do przetwarzania odpadów. Słuchacze dopytują, czy chodzi o spalarnię właśnie. To nie jest spalarnia. Mhm. Myślimy o spalarni również, ale to nie jest ten element w tej chwili. To jest kwestia tylko i wyłącznie przedłużenia funkcjonowania obecnego wysypiska na Araculi i unowocześnienia procesów, które tam się znajdują. Spalarnia
Gdynia jest jedna, ale to nie jest odpadów komunalnych w tej chwili w Zielonej Górze. W innym całkiem miejscu to nie będzie z tym związane. Ja rozumiem, że tutaj jest pewna obawa związana z tym, czy tego typu inwestycja nie wpłynie na pogorszenie jakości życia w tym miejscu. Ta inwestycja tak, jest nie... też do, jest uzupełnienie tego pytania o lokalizację. Pytanie więc o lokalizację. Ta inwestycja, czy spalarnia, tak, to gdzie? Ta inwestycja nie jest związana ze spalarnią. W związku z tym nie będzie żadnego elementu, który miałby wpłynąć w sposób negatywny, zmieniający to, co w tej chwili tam funkcjonuje. Oczywiście wysypisko odpadów zawsze będzie niosło z sobą pewne konsekwencje związane między innymi z tym, że śmieci nie są czymś, co pachnie fijołkami. Staramy się to, aby było jak najmniejsze. I to nie jest spalarnia, chciałbym wszystkich uspokoić. Bardzo dziękuję za rozmowę i odpowiedzi na pytania naszych słuchaczy. Państwa zachęcamy do kontaktu. Cały czas jesteśmy. Numer telefonu działa nieustannie dla Państwa. My się widzimy w przyszłą środę o 12.30. Prezydent Janusz Kubicki był naszym gościem. Dziękuję Panie Prezydencie. Dziękuję Pani Redaktor. Dziękuję wszystkim Państwu. I zapraszam Państwa w sobotę na dziesięciolecie, bo już 10 lat istnieje karta zgranej rodziny i karta senior 50+. Akcja w CRS-ie. W CRS-ie od godziny 12 zapraszamy wszystkich, prawie 90 tysięcy wydanych kart, co świadczy o tym, że ta cieszy się dużym powodzeniem. Maciej Orłoś będzie tego dnia. Również i będą sztuki magiczne, Romek Gawiński. Zapraszamy wszystkich. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszamy jutro o 9.30. Kaja Rostkowska. Dziękuję, do zobaczenia. Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na Wasze pytania. Więcej o audycji www.zielonej.pl/prezydent.